Przyszedłem tutaj z męką w sercu. Ja się was bałem. Siebie samego również się bałem. Najwięcej siebie. Zawsze słyszałem o was aż nadto dużo złego. Więcej niż dobrego. O zacofaniu, o słabym wykształceniu, o śmiesznych nawykach. O. Tak przecież wiele o was mówi się i pisze. I cóż? Ja zobaczyłem ludzi. Dobrodusznych, mądrych. Zobaczyłem starca, który przygarnia i wysłuchuje takiego żółtodzioba jak ja. Ja mam 27 lat. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jestem jak dziecko. Ja nie mam prawa wyrażać swoich myśli. Ja zawsze się lękam, że przez mój śmieszny wygląd skompromituję ideę i poniżę myśl. Ja nie mam gestu. Ja mam gest przeciwny. A to wywołuje śmiech i poniża ideę. Wiem, że czasami lepiej jest milczeć, siedzieć cicho i milczeć. Czasami nawet gdy się postaram, to wyglądam bardzo rozsądnie, ale teraz powinienem mówić. Pan ma piękną twarz. Szczerość przecież wymaga gestu, prawda? Prawda? Uśmiecha się pan. Czy pan wie, że potrafię być podły? Gdyż tracę wiarę. Niedawno szedłem tutaj i myślałem sobie, jak ja do nich będę mówić. Od czego mam zacząć, żeby choć trochę zrozumieli? Ja nie rozumiem, wie pan? Jak można przechodzić koło drzewa i nie być szczęśliwym, że się je widzi? Jak można rozmawiać z człowiekiem i nie być szczęśliwym, że się go kocha?